Przed wyjazdem chcę wyprać wszystkie te poduszki, bo na szczęście mamy możliwość ich zdjęcia i wrzucenia do pralki. Te już były wcześniej prane i nic się z nimi nie stało. Stwierdziliśmy, że dla takich mniejszych sobie posprawdzamy. I przy okazji je wysuszymy, gdy pojedziemy z domu, bo tak ciężko się pozbyć po prostu sofy na dłuższy czas, więc mam nadzieję, że to się fajnie uda zrobić. Nie wiem, ile mi wejdzie do bębna pralki tych poszewek. No słyszysz? Ira! Mama! Mama! Ty! Mama! Mama! Tak? Dotarły nam deseczki, jak na kompostowniczek, uważam, są idealne. Tutaj już rozłożyłem, tak tylko poglądowo, żeby zobaczyć sobie, jak to będzie wyglądać. Czyli tutaj będą po prostu skrzynie, tu jest jedna skrzynia, druga, trzecia i tak dalej. I tutaj będzie zakręcać koło drzewka. Tutaj zrobimy albo dwie, albo jedną, to jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I grządki będą miały tą wysokość. Czyli wysokość po prostu dwóch desek. Później jeszcze zastanowiłem się, czy tutaj pod tą całą skarpą nie zrobić też grządek, ale jak w taki sposób, że będą tak pionowo. Ale to po powrocie z Zakopanego, bo teraz nie zdążymy. No, poukładałem wszystkie deski. Nie robiłem przelotów, wiecie, że dawałem coś pomiędzy, z tego względu, że w przyszłym tygodniu mam zamiar z tym robić, więc nie wydaje mi się, żeby przez tydzień mogły zgnić. A zresztą będziecie wszystko widzieć pewnie na filmie za niedługo, bo będziemy działać z grządkami, żeby móc wszystko sobie zasiać i żeby nie płacić aż tyle w sklepie. A skoro mamy takie właściwie duży ogród, gdzie jesteśmy w stanie sobie te skrzynie porobić, jest tutaj dosyć sporo tego miejsca, chociaż pod skrzynię pewnie nie jest aż tak idealnie wyrównane, będzie trzeba troszeczkę tam gdzieś niegdzie podkopać i tak dalej, żeby to jakoś siadło fajnie. No ale jest dobrze, jest dużo miejsca. Tutaj jest bardzo słonecznie, jeszcze później pomyślimy o jakimś foliaku. Na razie wydaje mi się, że będzie dobrze, także tutaj przykrywam to i lecę do domu. Skończone, spakowane. Można działać. Ty, co ty robisz? Tak, tak. Malita, uważaj na Mikołaja. Bum ci zrobiło? A się rozpycha, prawda? Siad, siad. Chodź, Mikiś, do mnie. Mikiś. No, daj jej myszkę. Ojej. Czekaj. Tak, to się zamyka, tak. Dobra, koniec tego vloga na dziś. Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. Cause you're here for a moment. You give all you got, give all you got for love. Tak, to jest Bing. Startujemy, zbieramy się do Zakopanego. Martusia tutaj wszystko ogarnie, ubranka zaczęliśmy od Mikołaja.
Najpierw muszę rozłożyć pranie po pokojach i to mi zajmuje dość sporo czasu, bo ja nie mogę tego rozkładać, jak wysuszę jedną suszarkę i rozkładać po pokojach. Nie, ja czekam, aż mi się nazbiera taka hałda, z której nie mogę się wydostać i wykaraskać i potem zajmuje mi to pół dnia, żeby to wszystko porozkładać, więc muszę na przykład popracować. Przyszedł do nas Zenuś. Co, jaki Zenuś? A, tu już Zenuś. Nie zauważyłem cię, kolego. Cześć. Tak, Mikołaj go od razu zauważył. Tak? Aha. A nie miał przerażenia? Nie wie bardzo, że można zostać Spidermanem po ugryzieniu. Okej, właśnie przeszedł nasz syn. Gdzie jest Bing? Jak nie Bing, to auta, zawsze coś. Ale ty tak ładnie te autka poustawiłeś, czy mama? Miki? Bo Miki ma teraz taką fazę właśnie układania wszystkiego tak bardzo równo, jak widzicie. To jest super. Autka są tak równo pokładane tutaj pewnie w szafce teraz. Aha, dopiero układasz, dobrze. Jak poukłada, to wam pokażę, ale właśnie wszystko układa tak mega równo. Tak, wszystko ma mieć swoje miejsce i wszystko ma być właśnie tak równiutko do jakiejś linii. Nie wiem, na przykład do fugi w płytkach, progu, no zawsze musi być jakaś linia, która jest linią wyrównującą całą sytuację, nie, Mikuś? No, więc. Tak, żeby wszyscy byli w temacie, jedziemy jutro do Zakopanego, musimy się dzisiaj spakować. Już spisaliśmy wszystko, co będziemy jeść przez te parę dni, bo jedziemy z siostrą Marty i z Sebastianem, jej mężem. Podobna ekipa jak ostatnio. Jedziemy trochę inaczej, bo poprzednio jechaliśmy do hotelu, a tym razem jedziemy do takiego apartamentu, domku i właśnie wyżywienie jest po naszej stronie, więc nie wiem, czy myśmy w ogóle kiedykolwiek tak byli na wakacjach, że... Że sobie sami? Że byliśmy sami kiedyś, dawno temu. Pamiętam, jak robiliśmy parówki. Byliśmy, tak, byliśmy. Nad morzem byliśmy. Na Helu, no, tak raz byliśmy. Tak, tak. No to tym razem też tak będzie. No mamy dużo planów. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze, bo to jest najważniejsze w takich wycieczkach. Tak jak Krzyś powiedział, mamy wszystko przemyślane na każdy dzień, co będziemy jeść mniej więcej, żeby nie zabrać za dużo. Jeszcze dzisiaj nas czeka trip po sklepach, bo musimy skoczyć, no nie, do Lidla. Ale teraz chce nas spakować, bo jutro rano wyjeżdżamy, więc nie chcemy tego zostawiać, chcemy spakować się od razu. No to wszystko, co wam chciałem powiedzieć, Marta właśnie powiedziała. O, przepraszam. A ty miałeś taką minę? Na chwilę dałem jej kamerę i... No to możesz, kochani, iść po te walizki. Cóż to za fascynująca historia będzie. Idziemy po walizki. Przygoda życia. Dobra. Tunice, tamte, H&M możesz wziąć, bo tam są rzeczy dla Mikołaja. Prawdopodobnie zaczynamy od Kasprowego, także będziemy się widzieć na Kasprowym. Musimy Mikołaja ubrać, nie wiadomo jaka nam jest do końca pogoda. No to jest właśnie, jak się jedzie w góry, to tak to właśnie wygląda, że właściwie nie wiadomo, co ze sobą zabrać, trzeba zabrać wszystko. Chociaż z drugiej strony, że w takim kraju mieszkamy. Jak jedziesz nad morze, to też. Nie wiadomo, co zabrać. Testujemy nosidło. I Mikołajowi nie do końca się podoba. Ale taki mały Bobolindo był. Tak mama lulała, bo był rączkowy czasami, tak? Co tam jest? Kto tam jest? Mikuś? Pokaż, jak się przytulałeś do mamy. O, tak się No, ale to nie przerywaj, nie przerywaj. Czemu zrzucasz wszystko na tej zjeżdżalni, co? Mama to chwilę temu składała. Zdajesz się z tego sprawę, czy nie bardzo? No świetną masz zabawę, ci powiem. No co tam, kotku? Tak. Nie, tylko nie rozkładaj mi tego. Tu się wszystko poskładała, więc zabieramy się za wkładanie tego do walizki. Dzielimy sobie walizkę na rzeczy Mikołaja i na nasze będą chyba w osobnej walizce, ze względu, że Mikołaj ma 10 razy więcej ubrań niż my. Biorę rzeczy do kąpania właściwie, bo może pojedziemy do aquaparku, a w samym hotelu mamy jacuzzi tylko na zewnątrz, więc nie wiem, znaczy w tym domku, apartamencie, więc zobaczymy. Natomiast
do czegoś innego przerywam, żeby tutaj do Was przyjść. Otóż co wyciągam, to znaczę moimi włosami. Tak mi wypadają ostatnio włosy, że to jest nieprawdopodobne. Nie wiem od czego i jestem ciekawa, jakie Wy macie sposoby na wypadające włosy. Patrzyłam na te wszystkie żelki, jakieś tam takie tego typu rzeczy, które są takie popularne aktualnie, ale może któraś z Was miała i może się wypowiedzieć, jak to działa i czy to działa i czy jest zadowolona, bo nie powiem, że taką żeleczką to bym nie pogardziła, żeby nie łykać jakichś tapsów czy coś, więc dajcie znać w komentarzu, a ja idę to pakować. Miki, gdzie jesteś? Wszystkie kwiatki mi tak wybombiły teraz, że nie wiem, o co chodzi. Wow! Skąd to taka mała czapka? Coś mała ta czapka? Marynarzu! Czapa! Słyszałeś? Czapa. Pierwszy raz! Idę z koły. Masz mój plecak. Idę z koły. Czapa, plecak, idę z koły. Mój. Słodziak. Zostawia byle idzie. No już zostawia byle idzie plecak. Jeszcze kopnąć! Zapomniał jeszcze kopnąć! No. Czapa? To jest czapa, tak. Mamy kolejne słowo do kolekcji i byliście świadkami! Czapa! Ale dużo fajnych rzeczy się dzieje. Kurtkę z góry przynieś? Twoją, moją? Czy one są tutaj? Nie, nie ma ich tutaj. Trzeba z góry przynieść. Zimowe? Tak. Dobra. Ty młody, ściągaj czapę. Idę na tryk. Tylko to? Tylko to, no nie? Tak. Miki, ściągniesz tą czapkę? Ja mu się podoba. Chyba tak. Okej. Okay. A nie, o. Tak, zgadza się. Zaraz tutaj zejdzie do nas, wiesz? Co tam widzisz? Nie mogę. Zniosłem ze strychu kurtkę. O, tu ma jeszcze perfumkę. Perfumkę ma? Aha. Tą kurtkę Martusia ostatni raz miała na sobie, jak jeździliśmy na desce w Alpach i jeszcze wtedy była przed ciążą. A jeszcze byśmy w ogóle nie myśleli o ciąży. Tak, wtedy. I jeszcze wtedy nie była w ciąży, teraz jest już po ciąży i zobaczymy, czy wejdzie w kurtkę, którą kupiliśmy wtedy, która idealnie pasowała. Jestem strasznie ciekaw, czy się Martusia zapnie. No, lajtowo. I fajnie w niej wyglądasz. Wyglądasz w niej równie dobrze jak wtedy. Brakuje tutaj dołu. Czegoś na stopach. No. Ooo, Mikosław! Deseczki brakuje. W przyszłym roku jedziemy. W przyszłym roku jeździsz na desce. Tak będziesz robił? Tak będziesz jeździł. Piątka! Jak tylko spadnie śnieg, w przyszłym roku będziemy cię uczyć. Kurtka pasuje, czyli ją sobie zabierzesz do Zakopanego. Mi się wydaje, że idealnie leży. Tak, no i te buty trekkingowe... Przeciwdeszczowe znalazłem w aucie są. No, to super. Mikołaj, podoba ci się mama? W nowej bluzeczce? Chyba. Pachnie Alpami? Czy strychem? No trochę Alpy czuć! Czosnkowa. Tak, czosnkowa. Jakżeśmy pierdyknęli czosnkową, to już żeśmy więcej w to miejsce nie pojechali, bo wydaje mi się, że po tych 5 latach, jak tam byliśmy, dalej czuć czosnkową. Normalnie w ogóle wszystko było, myśmy tego nie nagrywali wtedy. I nagrywaliśmy, że tam, ale nie może o tej nie czosnkowej. Nie było chyba o czosnkowej, może kojarzycie tego vloga. Natomiast była akcja, że nam się, chcieliśmy grzanki zrobić, czujnik anty, ten jak tak, dymny się włączył, tak. Wył na włosie dla rany boskie. Musiałem baterię wypinać, tak, bo się grzanki się przypaliły. Grzanki się przypaliły, no bo to nie mogło się zrobić, a w pewnym momencie trach i się, wszystko się zadymiło, okna, żeśmy przeciął, żeśmy robili, wszyscy się zlecieli, co się dzieje, bo byliśmy z siostrą Krzysia i jej rodziną.
A, ale wszystkim smakowało i każdy wspomina tą czosnkową dalej, więc... To się zapnę. Bo ostatni raz miałem ją na sobie, jak byliśmy w Alpach. Przed ciążą. Chodź, idziemy zobaczyć, czy tatuś się zapnie w kurtkę. Chodź, idziemy. Dlaczego ja w niej nie chodzę? No bo to była... To są kurtki... Ja tak lubię. Ja wiem, ale to są, kochanie, drogie kurtki, żeby było ciepło, gdy jedziesz na desce, no nie? Ale jest przyjemna. No dobra, no to mam kurtkę. Buty mamy zajebiste kupione, które chodzą same. Same chodzą, to jest śmieszna w ogóle sprawa, ale... O, no i teraz, dobra, wyglądam jak normalnie, jeszcze tylko oscypek w rękę i czuję się jak zakopanie. 5 zł! Aaaa, 5 zł! Uuu, kochanie! Oh yeah! A inne się coś wyprało. Widzisz, coś się wyprało i jest 5 zł. Mikołaj, tata znalazł 5 zł! 5 zł! Oh yeah! Yeah, tańczymy! 5 zł! 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 Bo widzę, że jej postępuje bardzo zaćma i chciałabym, żeby weterynarz na to zobaczył. Tata do masażu! Jezus, mata do za 169 zł. Kochanie, popatrzcie, mata do masażu. Próbujemy zapakować jedzenie. Mikołaj dzielnie pomaga. Dziękuję. Chwila na rozprostowanie nóżki, nóżek. A na Kasprowym tymczasem. Kolce, kolce takie i ten. Trzymajcie kciuki, żebyśmy nie spadli z Kasprowego.